Od 1 kwietnia rusza konkurs ekologiczny zorganizowany przez Zakład Usług Komunalnych i skierowany do mieszkańców Wejherowa. Chcemy, żeby to był cykl konkursów. Cel, wiadomo, propagowanie samej idei segregacji odpadów. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w 3 grupach. Indywidualne gospodarstwa domowe, budownictwo wielorodzinne do 15 gospodarstw domowych oraz powyżej 15 gospodarstw. Zupełnie inaczej segreguje się odpady w małym domu jednorodzinnym, zupełnie inaczej w dużym bloku, a jeszcze inaczej w takich małych wspólnotach 5-10 rodzin i stąd 3 grupy. Wszystkie grupy zachęcamy do tego, żeby segregowali. My będziemy sprawdzać, jak segregują i w zależności od tego, ile wysegregują, takie będą nagrody. A jest o co walczyć. Zwycięzcy w grupie indywidualnych gospodarstw domowych otrzymają roczne zwolnienie z opłat dzierżawy pojemników. Wszyscy mieszkańcy zwycięskiego bloku, kamienicy czy też wspólnoty otrzymają zwolnienie za opłaty przez okres w postaci 4 lub 8 miesięcy. W przypadku braku opłat za pojemniki laureatom przysługuje nagroda rzeczowa. Jeżeli ktoś uzyska 50% i więcej, to może liczyć na specjalne nagrody, a wszystkich zachęcamy do tego poprzez, tak jak to się mówi popularnie, przez kieszeń. Czyli każdy, kto wygra, będzie zwalniany z dzierżawy pojemników, a więc każdy będzie odczuwał. Czyli na przykład jeżeli cały blok zaoszczędzi, zaoszczędzą wszyscy, tak? Czyli jeżeli będą segregować, nie będą płacić za pojemniki. Wszystkim się powinno opłacać. Miejscem weryfikacji są przydomowe pojemniki i worki na odpady komunalne. W przypadku zarządców czy też wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych miejscem weryfikacji są pergole śmietnikowe. Jeżeli do danej pergoli należy kilka wspólnot, wówczas zgłoszenie wypełniają wszystkie podmioty. Do 30 kwietnia przyjmowane są zgłoszenia konkursowe, natomiast od 1 do 31 maja następuje aktywny udział zgłoszonych podmiotów, zaś w czerwcu nastąpi ogłoszenie wyników. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.zugwejherowo.pl i dostarczenie go w terminie do organizatora konkursu.